Jutro niedziela. Dzień budzenia sąsiadów tłuczenie młotka. Robimy schabowe. Schab rozklepuje mniej więcej tak na centymetr. Pierwsze wzmianki o kotlecie to XII wiek. Kotlet à la Milanese Lombardia. Cielęcina z kością panierowana i smażona. Przeniesiony przepis do Saksonii. Na schab tylko i wyłącznie pieprz. Nic poza tym, żadnej soli w tej chwili. Roztrzepuję jajka, zaraz będziemy panierować. Wracamy do Saksonii. Nie mogli odtworzyć przepisu, więc go skrócili. Nie mogli go dokładnie odtworzyć, więc go skrócili do rozklepanej cielęciny, panierowanej w bułce i smażonej na smalcu. Teraz jedną ręką w mąkę, w jajko, drugą ręką wklepuję dość mocno bułkę tartą, żeby ta panierka nam się nasza trzymała, naszego schabu. Kotlet saksoński jest protoplastą, wzorcem naszego schabowego z wieprzowiny. Rozgrzany smalec, wypanierowane kotlety na patelnię. Niech się zezłocą. Zezłociły się z jednej strony, przewracam na drugą. I teraz będę je dopiero solił, co pozwala zachować soczystość naszego mięsa. Sól i tak się rozpuści od temperatury i mięso ją też wchłonie. Nie wkładajcie wszystkich kotletów na raz na patelnię, jak się nie mieszczą. Ostatni kotlet wyzłocił się z jednej strony, przewracam go na drugą, solę, jak się wyzłoci na drugiej stronie, zdejmuję i jest gotowy. Nasz tradycyjny kotlet schabowy ze schabu smacznego.